Nie ukrywajmy. Gdy widzicie mnie, gdy słyszycie Buddy z Kosmosu, wiecie, że kocham musicale, że śpiewam na każdej recenzji, że to jest moje krem de la krem najlepszych filmów, które wybieram. Nigdy nie krytykuję piosenek w filmie, szczególnie w filmie animowanym. Zatem byłem idealną grupą docelową, żeby obejrzeć Vivo albo Viv'a, jeżeli chcesz być bardzo amerykańskim akcentem, gdy opowiadasz o animacji na Netflixie od Sony Pictures, którą. Zrobił co prawda facet od Krudów, Krudowie tam rodzinka i pracował, drugi ziomek był przy Michelach, był w art department i był jego pomocnikiem, ale nikt nie myślał o tym, wszyscy myśleli o tym, że za wszystkie piosenki odpowiada Lil Manuel Miranda i w tym momencie Lil Manuel Kendu do no wrong Hamilton i bla 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 bla, bla. więc wiecie. Ogromna presja dla każdego, kto kocha musicale, w tym oczywiście mnie, bo jak wiecie nigdy nie krytykuję e, musicali i mamy bajeczkę dla całej rodziny, która ma być trochę w starym stylu muzykalowym, przepełniona rytmami um, trochę kubańskimi, trochę latynamerykańskimi, X, jak ostatnio gdzieś tam usłyszałem. I czy Vivo złapało mnie za serce, czy będzie to nie najlepsza animacja, którą będę rugał od A do X, a potem zostawię dwie literki na komplementy. Chodźcie, przekonajmy się. Oh no. Fabuła Vivo przedstawia się następująco. Jesteśmy sobie na Kubie, gdzie poznajemy Vivo, czyli małpkę, która jest kimkarzu żółtym. Haha, <śm> i co wam to mówi? Nic wam nie mówi. Mi też nic nie mówiło. Czyli małpka, która sobie żyje i e, codziennie gra ze swoim opiekunem starszym, Andresem, ale no niestety Andresowi coś się dzieje i ta małpka zostaje wrzucona właściwie do Stanów Zjednoczonych, by dokonać jednej ogromnie ważnej misji, by przekazać pewien list pewnej osobie, a pomagać mu w tym będzie Gabi, córka jego Kogoś tam, no powiedzmy, jakaś rodzina, Andresa, bardzo dziwaczna, specyficzna dziewczynka, która wydaje się być najbardziej niedopasowaną parą, więc mamy tutaj troszeczkę takie body cup movie, troszeczkę 48 godzin z Eddie Murphym i Nickiem Noltim, tylko że tutaj mamy malutką dziewczynkę, która wydaje się, że nie ma rytmu, nie ma muzyki, jest specyficzna, ma kolorowe włosy i małpkę, która ma rytm, ma muzykę, jest Lil Manuel Mirandom, więc ma najlepsze wyczucie wszystkich i razem muszą połączyć siły, by dokonać pewnej ważnej rzeczy, a przy okazji nauczyć się czegoś o sobie nawzajem. Jak mówiłem, to jest klasyczny musical w tym sensie, że ludzie rozmawiają i nagle przechodzą w piosenkę. Piosenka staje się bardzo nawet czasami wizualnie. Oszołamiająca, dzieją się rzeczy, które są nieprawdopodobne, a potem wracamy do świata normalnego jak gdyby nigdy nic. To oczywiście serduchem siedzi przy filmach z Fredem Asterem, chociażby do tych, do tych filmów z lat 40-50. gdzie na przykład Fred Aster tańczył z, ze szczotkami, albo z samymi, z samymi butami. Był taki filmik, gdzie były same buty, które tańczyły. To jest to kiedyś nawet, chyba nawet specef, od efektów specjalnych, bo wtedy nie mieliśmy CG i naprawdę ludzie tańczyli sobie w samych bucikach, a cała reszta była. Nieważne, nieważne, dygresja. W każdym razie ten film takiego filmu, który próbuje być bardzo wręcz naiwną um, muzykalową zabawą, jest. I jednocześnie ma ogromny plus um, za sobą. Poza tym, że oczywiście mamy głos Lil Manuela Miranda, to mamy chociażby Glorię Estefan, pojawia się także Brian Tyron Henry, albo pojawia się Michael Rooker który prawie śpiewa, więc to jest specyficzne, więc mamy naprawdę niezłe głosy, które będą śpiewać i nucić i ta muzyka będzie towarzyszyć przez cały film. Zatem jeżeli lubić dobrą muzykę, która będzie właśnie kubańska, albo jak to kiedyś ktoś powiedział afrokubańska, albo bardzo Latin X. Jednocześnie wyraźnie w tym stylu lin Manuela, gdzie przechodzimy nagle w rytm, potem wchodzimy w bardziej śpiewanie, potem próbujemy dwie rzeczy, które do siebie nie pasują połączyć w jakiś sposób. No to tutaj Vivo cię kompletnie nie zawiedzie. Nawet jeżeli niektóre piosenki będą wydawać się troszeczkę Wyskakujące, że ja tak się wyrażę, jak Philip Skonopi, chciałem powiedzieć z dupy, ale chciałem być kulturalny, no, no to dasz się złapać tej prosence wcześniej czy później, bo te głosy są świetne. Swoją drogą, za Andresem stoi ziomek, który występował i współtworzył Buena Vista Social Club, więc mamy naprawdę sporo nazwisk, które są kubańskie, około kubańskie. Zo też ma jedną rurkę, które wiedzą jak śpiewać i to. Słychać to, słychać na soundtracku naprawdę. Drugą rzeczą, która dla mnie jest bardzo dużym plusem, jest właśnie ten element 48 godzin. Tego, że mamy ograniczony czas, żeby coś zrobić, żeby dokonać pewnej przemiany, żeby zanieść ten pewien list czy cokolwiek tam. Więc dzięki temu nie, ten film aż tak się nie rozwleka. Są filmy animowane, które myślą, ok, to dodajmy tutaj tak zwany side quest. Ten side quest sprawi nam tutaj 20-30 minut i na przykład jeden z bohaterów nauczy się czegoś o sobie, a jednocześnie będziemy mieli 15 żartów coś w tym rodzaju. Dzięki Bogu tego nie ma. Właściwie od samego początku do końca mamy quest i lecimy tym questem. Nie mamy takiego poczucia złoczyńcy, który na nas czeka. Mamy bardziej przeciwności losu i niedopasowaną parę, która będzie próbowała się jakoś zmierzyć z tymi przeciwnościami. I to też jest dobra robota, bo rolę Gabi dostała dziewczyna, która zadebiutowała, jeżeli chodzi o swoje aktorskie. Nie pytajcie, nie powiem imienia, nazwisko która ma bardzo ciężką rolę, bo musi balansować na granicy bycia super irytującą. Dzieciakiem, a jednocześnie dzieciakiem z serduchem, które wciąż kocha, które, które ma, my mamy polubić. To jest ciężka rola, tak straszliwie, i o tym bardzo często opowiadam, że mamy w najgorszych animacjach małe dziewczynki, małych chłopców, którzy muszą być naszymi protagonistami, ale my ich po prostu nie lubimy od samego początku, bo nie robią niczego dobrego. I tutaj także poznajemy, poznajemy naszą Gabi, i wydawać by się mogło, że z łatwością może ona zostać wepchnięta w zbyt irytującą. Ale jedną z pierwszych rzeczy, którą się robi, to to, że ona dba, ona kogoś lubi. Ona jest co prawda momentami irytująca, jest troszeczkę dziwaczna, ale nigdy nie przekracza tej granicy, że masz ochotę jej przywalić. Chociaż ma jedną scenę, która jest cudownym żartem jej tak zwanego petting zoo, bo ma coś w stylu petting zoo, więcej wam nie zdradzę, czyli malutkiego zoo, gdzie można głaskać. I to jest scena, gdzie ja powiedziałem, jesteś tyle odstania się bardzo, bardzo złym człowiekiem dla mnie. Na szczęście to zostało zrobione jako troszkę absurdalny żart, ale było blisko. Jest to zatem mocny element tego filmu, że postać, za którą mamy iść, zarówno Vivo, który jest troszeczkę rozpieszczonym dupeczkiem, który um, no, żył sobie w idealnym światku, i zresztą jego świat był ograniczony do Andresa, jego malutkiej miejscowości i um, rynku na tym, na te, w tej miejscowości, a Gabi, która jest większa niż cały świat, bo jej świat w ogóle nie mieści się w żadnych wymiarach. Zresztą to widać w jej stroju, w jej zachowaniu, w jej piosence, że ona, ona gra wedle własnego rytmu, ona zawsze patrzyła na świat przez pryzmat ja, a nie my i tak dalej, wiecie. Ma nawet zresztą fajną piosenkę, która to dobrze pokazuje. Zatem Dobrze udaje nam się zgrać te postaci, i nawet gdy dostajemy minimalnego sidequesta, minimalnego, właśnie gdzie się pojawia Brian Tyler Henry, to jest on na szczęście na tyle krótki i na tyle zabawny, że nie czujemy, że to jest mega em, wtrącenie fabuły. Gdyby to wyciąć, cała fabuła by się nie zmieniła w ogóle. Mielibyśmy film, który byłby około 8 minut krótszy, ale te 8 minut nie psuje niczego. Właściwie żarty, które tam są, i troszeczkę lekcja, którą dostajemy w ciągu bardzo krótkiego shortu 8 minutowego. Jest bardzo urocza. Bo nie oszukujmy się, to nie jest film, który będzie. Przewrotny, który będzie subwersyjny, który będzie cię uczył czegoś nowego odnośnie ludzi, którzy się kochają, odnośnie podobieństwa, wcale nie muszą się do siebie przyciągać itd. Nie oszukujmy się, tutaj jest po prostu, że miłość jest dziwaczna, że często kochamy ludzi, którzy są całkiem inni od nas i że ktoś, kto jest inny od nas, wcale nie musi nie pasować do nas nie tylko w kontekście miłosnym, ale także w kontekście przyjaźni, sympatii czy chociażby rodziny. Więc, kurczę, dobre lekcje. I, I bardzo prosto, linijnie pokazane. One nie są ukryte, i nie będziesz czuł się tak na końcu filmu, że tak, aha, to chodziło o to, że Gabi, jednak coś tam. No nie, to będzie powiedziane, to będzie pokazane. No tak samo będzie to dotyczyło naszego Vivo, który będzie znowu tak jak ona balansuje na granicy superitującej, Tak, Vivo ma granicę przez chwilkę, że jestem zbyt, e, zbyt egoistą, a potem z drugiej strony, że jestem zbyt bardzo tylko ja, ponieważ tylko ja rozumiem muzykę, tylko ja rozumiem mojego Andresa i tak dalej. Więc. Ten film przede wszystkim wygrywa... Właśnie tą taką prostotą przekazu. 86 minut, zanim zaczynają się napisy, 94 minuty z napisami, więc jest to krótka animacja, która wie, czego chce. Piosenki bardzo ładnie popychają fabułę i mają oczywiście ten element troszeczkę ekspozycyjny, ale za każdym razem muzyka jest na tyle ciekawa, że wracasz do nich i bawisz się tym, co słuchasz, a nie tylko słuchasz, aha, teraz opowiadam, że 20 lat temu byłem w Wenezueli. Więc to tworzy nam naprawdę przeuroczą animację. Która każdemu nie podejdzie, moim zdaniem, bo prawdopodobnie element Gabi może być bardzo, a naprawdę bardzo dzielący ludzi. Skoro ja byłem na granicy w pewnych momentach, mówię: Oj, przesadzasz dziewczyno. To nie zdziwię się, jak wielu z was powie, o Jezu, ona mnie tak wkurzała przez cały film albo połowę filmu wyłączyłem. Ale moim zdaniem, jeżeli dotrwajcie do połowy, dajcie jej szansę się rozwinąć, bo ona się rozwija, ona dojrzewa troszeczkę jako postać, i nie jest to robione jako tłumaczenie, że jej bycie dziwną. To jest dobra rzecz, ona musi być taka, bla bla bla. Nie, jej wady, jej wady są nazywane wadami, a nie są robione, nie no, ty jesteś dziwna, więc możesz taka być. Cudowne jest to dla mnie. Zatem. Jest fajnie obejrzeć animację, która co prawda nie będzie prawdopodobnie pretendować do Oscara, która raczej nie dostanie nominacji do Złotych Globów. Nie oszukujmy się, na ten moment Michelowie kontra maszyny to jest numer jeden tego roku, ale z drugiej strony, która wraca dla mnie do feelingu animacji z lat 90., do Lilo i Stitcha dla przykładu, który miał bardzo podobny schemat, właśnie przylatuje i mało czasu mija, zanim kończy się film, jest tak to bardzo płytnie zrobione. I dzięki temu takiemu odrzuceniu troszeczkę mega popkulturowego bagażu, szreków, tych wszystkich animacji, które próbują być właśnie, a, ja krytykuję popkulturę, jestem cyniczny i tak dalej. Tylko tak naprawdę prezentuje bajeczkę dla dzieci, która będzie bajeczką także dla całej rodziny, szczególnie wielopokoleniowej rodziny, gdzie będziemy mieli chociaż odrobinę miłości do muzyki. Zatem, jeżeli jesteś fanem muzykali, będziesz bawił się dobrze. Jeżeli jesteś fanem takiej klasycznej trochę animacji, będziesz bawił się dobrze. Jeżeli oczekujesz subwersji, trochę więcej, właśnie, nie wiem, techno, e, cynizmu i tak dalej, to tutaj to nie będzie dla ciebie. Głosy przecudowne, kolorki przepiękne i bardzo propsuje ten styl i także umiejętność obrócenia złoczyńców. Złoczyńcy, którzy są totalnie z dupy, totalnie są bez żadnego uzasadnienia, ale są obróceni w tym filmie i znowu to bardzo pasuje do schematu nie jednego filmu zresztą Lilu jesteśmy o bardzo podobnie też mieliśmy kogoś co jest złoczyńcą kto staje się potem e, pomocnikiem więc tutaj jest to na tyle uroczo zrobione, że przynajmniej nie patrzysz na to oj jaki jednowymiarowy złoczyńca tylko bardziej patrzysz o to jest całkiem miłe i całkiem tak zwany quirky podsumowując nie jest to najgorsza animacja i tutaj pozdrawiam Pozdrawiam tą osobę, która dała się nabrać na moje pieprzenie głupot o tym, że to jest złe, że to będzie najgorsza animacja. He 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 he. To był mój złośliwy żart dla Ciebie specjalnie, bo chciałem, żebyś się trochę powkurzała. He 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 he. Jeżeli nie byłbym... Widzicie, ja na przykład nie patrzyłem do takiej animacji, bo jestem zbyt cyniczny, jestem zbyt taki, zbyt jara mnie bycie złośliwcem. A tutaj tego aż tak dużo nie ma. Tutaj jest dużo więcej takiej uroczej miłości, po prostu. Dla niektórych może to być za dużo i będzie to miłości do wyżygania. No niestety czasem tak się zdarza, że miłość jest do wyżygania. Co więcej, pewnie są ludzie, którzy to lubią. Taka dygresja. W każdym razie kończę. Vivo. La polecam, la śpiewam. Nawet sam sobie nuciłem na końcu zarówno piosenkę Beat, coś tam, My Own drum, jak i tą piosenkę odnośnie dopasowania. Okej! Okay. Ten czar Lil Manuela Mirandy wciąż działa. Nie zawiódł nas. Jeżeli nawet film Ci nie podejdzie, nie wierzę, że chociaż jedna piosenka nie sprawi, że sobie będziesz tupał nóżką. Tyle zatem z mojej strony, dziękuję Wam za obejrzenie. Piszcie, jakie kolejne animacje na Netflixie, na HBO, w kinach są, które powinienem zrecenzować. Staram się nadrabiać, jak wiecie, no kurczę, doba ma niestety tylko 24 godziny, ale pędzę dla Was i staram się czytać wszystkie komentarze, które piszecie. Zatem jeszcze raz dziękuję i my widzimy się oczywiście następnym razem tutaj, czyli na broda z Kosmosu. Na razie!